Cześć, witajcie. Dzisiaj druga część vloga odnośnie całego projektu sprzedażowego w aplikacji opartego o afiliację sieciową. Od ostatniego momentu, gdy nagrałem pierwszy vlog, tam wspomniałem o tym, że sieć będzie tylko na dwóch poziomach, tak? Że są liderzy i menadżerowie i więcej opcji budowania dalszych grup nie będzie. I tutaj nastała pewna zmiana. Po konsultacji z bardzo ciekawą osobą, i teraz się nie pomylę, czyli Książę Podhala, możecie sobie sprawdzić jego Instagram, bardzo dużo wiedzy na temat zarabiania online, ale nie takiego, wiecie, naciągania, tylko konkretnie działania, bardziej nawet w afiliacji. Ostatnio nawet to było śmieszne, zamiast właśnie Książę Podhala, to krzyczałem wszędzie, że to jest Król Podhala. No ale to też dobrze znaczy o nim. W każdym razie zmiana nastała taka, że zamiast właśnie, nie będziemy się ograniczać do tych liderów i menadżerów jakby na dwóch poziomach, tylko będzie to bardziej rozwinięte. Będzie to działało tak, że liderzy oczywiście dostają prowizję 50%, plus mogą budować swoją grupę menadżerów, od których będą dostawać po 10%, czyli menadżerowie mają też 50%, ale oddają swoim liderom 10% i im zostaje 40%. Jednak nie ograniczamy właśnie ilości poziomów, bo ci menadżerowie również mogą budować swoje grupy. Ich grupy, czyli osoby w ich grupach dostają również 50%, z czego przekazują 10% dla swoich menadżerów, czyli osób, które są nad nimi. Dla nich zostaje 40%, ale liderzy, nie wiem, czy dobrze to tłumaczę, mam nadzieję, że rozumiecie, liderzy nie dostają już z trzeciego poziomu, tak? Czyli oni dostają to, co mają pod sobą, ci pod sobą budują również swoją grupę, ale jakby rozliczają się i zyskują tylko z tych grupy poniżej, czyli mamy na przykład trzeci poziom i trzeci poziom nie płaci pierwszemu. Jak zrobimy czwarty poziom, to czwarty poziom nie płaci, w sensie nie płaci, tylko nie oddaje swojej prowizji, nie zyskuje na tym drugi poziom, tylko trzeci. Więc to będzie takie ograniczenie, będzie taki trochę unilevel. Trochę o tym poczytałem, ale to też zaproponował mi właśnie Książę Podhala, z którym dużo rzeczy omówiłem i dużo rzeczy mi wyjaśnił. Ja sam bardzo, bardzo się w tym, można powiedzieć, zatraciłem, bo bardzo dużo ostatnio czytam, ustalam, układam działań i właśnie to, co jak udało mi się poukładać wszystko, sprawiło, że teraz kończyłem tworzyć regulamin, który będzie udostępniony do osób, które się zwiążą z nami w naszej sieci afiliacji, zanim zaczniesz. Nie będzie żadnych umów, tylko właśnie prosty regulamin, w którym jest wszystko wyjaśnione, obowiązki, jakby zabezpieczenia, wyjaśnienia, prowizje itd., itd. Dzisiaj w vlogu wystąpi ze mną również taki kompan mały, ale zanim dokończę i wam powiem, o co chodzi, to muszę trochę... Dobra, tak będzie w porządku. Sytuacja jest taka, że teraz, jak już udało się stworzyć regulamin, który podeślę do osób, no, z którymi jakby ugaduję wszystko, pomagają mi trochę wyjaśnienia niektóre elementy, żeby sprawdzić, jak to mniej więcej wygląda, czy to się zgadza, i zabieram się za przygotowanie prezentacji. Prezentacja będzie przygotowana dla liderów, bo ja na razie tylko pozyskuję liderów, szukamy tylko i wyłącznie liderów, o czym zaraz wam powiem, którzy dostaną prezentację na początek wyjaśniającą, czym jest aplikacja, kim jestem ja, co daje aplikacja, jak zarabia aplikacja, jak wygląda sieć afiliacji, jak się zarabia w naszej sieci afiliacji, jakie będzie trzeba wykonywać działania, jakie są możliwości, jakie dajemy wsparcie, czy jakie ja daję wsparcie, co zyskują, jakie są dalsze plany na rozwój, jakie są dodatkowe elementy, tak jak mówiłem na przykład o tym, że będzie można na przykład też strony w naszym drugim projekcie, na Software House, być może taki też model sprzedaży wprowadzimy dla najlepszych na przykład liderów. Więc to będzie taka główna prezentacja, która będzie wysyłana, a później ta prezentacja zostanie bardziej rozszerzona w formie live'u czy webinaru dla już zebranej grupy liderów, którzy są zainteresowani taką współpracą, po czym później ta właśnie prezentacja zostanie bardziej dostosowana do kolejnych poziomów, czy drugi, trzeci, czwarty, do menadżerów, którzy będą mogli ją wykorzystywać na przykład w celu tworzenia swoich grup i będzie już po prostu trochę zmiennych. Liderzy będą mieli, wiadomo, bardziej z nami ustalone szczegóły, a później już liderzy sami działają i rozwijają swoje grupy. Oczywiście ja również będę tutaj działał i również będziemy starać się pozyskiwać
osoby zainteresowane taką współpracą i przydzielać je odpowiednio do liderów na jakichś odpowiednich zasadach. I tak myślę jeszcze o tym, że również regulamin później dostosujemy dalej. No jak się uda pozyskać liderów, to zobaczymy, jak to się wszystko będzie rozwijało. Liderzy nazywam liderami, bo to będą najwyżej ustawione osoby w całej tej naszej hierarchii, z tego względu, że to muszą być osoby, które mają doświadczenie w sprzedaży, w budowaniu grupy, potrafią działać z klientem biznesowym, mają umiejętności sprzedażowe, komunikatywne, potrafią zdobywać tych klientów. No i potrafią po prostu działać, tak? Tu są potrzebne konkretne osoby, które będą mogły później rozszerzać swoje grupy i również znajdować osoby, które, no niestety tutaj będą musiały być osoby, które mają w jakiś stopniu doświadczenie, bo to nie będzie żadna sprzedaż jakiejś jednorazowej, bo to jest klient biznesowy, więc trzeba wyjaśnić, to jest w ogóle branża IT, dość produkt może być mało zrozumiany, jeżeli dobrze tego nie wyjaśnimy. Oczywiście jest pełnym wsparciem naszym, ale no, trzeba być na to gotowym, że samemu trzeba będzie dobrze to zrozumieć, żeby dalej móc przekazywać dalsze informacje. Więc takie są plany. Jak już wystartujemy, pewnie jakiś tam może zapis webinaru wrzucę, albo prezentację z wyjaśnieniem całego działania, jak u nas to wygląda, po to, żeby osoby zainteresowane, niekoniecznie jako liderzy, mogły dołączyć do nas. Tyle ode mnie. Myślę, że chyba wszystko Wam przekazałem, takie istotne informacje. W razie czego piszcie do mnie, z chęcią dam Wam więcej informacji. Mojego dnia dla Was. Cześć.